Cześć, witajcie z tej strony Kira i to jest, jak widzicie, Ion. Na wstępie szybko wtrącę, że pewnie część z was mogła zauważyć, że nie było filmów. No nie miałem za bardzo kiedy się zabrać do nakręcenia czegokolwiek. Nie byłem w stanie jakoś tak zebrać się w takim sensie, że zaplanowałem sobie coś, ale nie mogłem już jakoś wyczaić czasu na nagranie czegoś. I tak jakoś się to, mi to przedłużyło dziwnie. Sam byłem na siebie przez to wkurzony. Ale dobra, mniejsza. Jak widzicie, jestem w Ionie sam w tym momencie. Można uznać w ogóle, że tamta, powiedzmy, seria odcinków z tamtą postacią i tak dalej, i tak dalej, jest, można powiedzieć, już chyba zakończona. No i tutaj teraz stworzyłem na nowym już update'cie, który niedawno wszedł na polskie serwery, czyli 4.5, postać Ethertecha, czyli takiego, jak widzicie, robota. Znaczy, moja postać sama w sobie nie jest robotem, tylko ja mogę przywoływać tego robota, jak widzicie zresztą. No i teraz oczywiście ich tu dużo lata, bo to wiadomo, jak wychodzi nowa klasa, to właściwie to jest podklasa dla inżyniera, no to wszyscy grają nią. Mam teraz 11 level, jak widzicie, i na razie po prostu jest proces questów, wbijania levela, żeby przykoksić tą postać. No i jak na razie gram sam tutaj, nikogo tutaj nie mam do wspólnych wojaży, jak na razie, nie wiem, może się ktoś znajdzie. Przecież jakoś teraz tak nie szukam za wzięcie jak wcześniej. No i już na pewno jakbym miał kogoś znaleźć do wspólnej gry, to nie tworzyłbym specjalnie dla tej osoby nowej postaci. Teraz gram tej postaci i nie zamierzam jej raczej zmieniać już, prawda? Chcę na niej grać, żeby już to jakoś ciągłość utrzymać. No, widzieliście mały pokaz skilli tej postaci. Oczywiście w każdej chwili mogę odwołać tego robota, a jako broń, jako postać noszę taki klucz i ten klucz właśnie przy pomocy tego klucza, jak mam w uzbrojeniu, go mogę przewoływać za pomocą tego skilla, właśnie tego robota. Wybaczcie, muszę zobaczyć, ile mam, jak mam z czasem. Dobra, już wiem. No to będziemy sobie na razie tutaj, muszę na razie robić questy. I teraz mam, jak zwykle, kilka małych pytań. Po pierwsze, znaczy, nie chciałbym, już na wstępie mówię, robić jakby raczej sam na dłuższą metę, jak zwykle, no bo z gry MMO nagrywać samemu to tak średnia opcja, ponieważ no, głównie to się opiera na robieniu questów i tak dalej. No i ja bym chciał to wszystko raczej nagrywać, bo to myślę, że tak mi się wydaje. No i żeby to nie było jakieś bardzo nudne, to musiałbym to nagrywać z kimś. No chyba, że jeszcze teraz nasuwa się kolejne pytanie. Czy właśnie miałoby być na podstawie gameplaya, że wszystko, dosłownie cały rozwój postaci dzieje się na materiałach? Czyli wiadomo, wszystkie wykonywane questy i tak dalej, cały rozwój. Czy po prostu tam jakieś przeskoki, że tutaj trochę pod ekspie, tam poza kamerą, powiedzmy, i potem na odcinku tam już z małym przeskokiem robimy po prostu, tak żeby była taka jakby mniejsza monotonność, powiedzmy. Ja myślę, że jestem się w stanie przystosować, chociaż dla mnie najważniejszą rzeczą chyba jest, żeby mieć jakąś może ogarniętą osobę do tego, ale no nie wiem. Też się nad tym trochę zastanawiam. Zastanawiam się, czy jak to miałbym zorganizować i tak dalej. Dlaczego mnie odwiedza? Bo powiem wam, że znaleźć odpowiednią osobę nie jest koniecznie łatwo, z którą nam jeszcze żeby pograć, to spoko, ale ja tutaj w miarę możliwości to na jakoś nagrywam. Więc więc chciałbym, żeby to była ogarnięta osoba. Trzeba teraz iść do jakiegoś lasu, zerwać jakiś owoc, kurczę. I nie lubię, w tym kościele właśnie nie ma pokazanego, gdzie to jest. O jene, tutaj teraz tak jak zmienili, że
Ta mapa jest taka większa, to mnie trochę denerwuje. Ona się też przesuwa, nie wiem czemu. Ja ją przesuwam tu, ona skacze i z powrotem. No. Znaczy, oczywiście w nowym update'cie poza nową klasą są jeszcze tam jakieś inne rzeczy. Wiadomo, jak to zawsze. Ale ja się za bardzo w to nie zagłębiałem, bo. No bo co mi tam. Jakoś. Na początkowych postaciach raczej za dużo mi to nie da, prawda? Niektóre ze zmian. Nie wiem, czy ja dobrze idę w tym momencie. Ale chyba tak, bo znaczy znacznik przynajmniej pokazuje tutaj, że to jest las. A nie, chwila, chwila, chwila. Jeszcze raz. Mamy tutaj drzewo. I ono rośnie w tym lesie. No to ten las widać, że mamy w tym miejscu, więc nie wiem, czemu wskaźnik mi tak pokazał w takim dziwnym miejscu. No. Ogólnie ta postać tak troszeczkę mi się, jak zobaczyłem, to skojarzyło mi się z Frankiem z Fairy Tail'a. Taki mech, wiecie. Tyle, że ja siedzę w tym mechu, ale no nie widać tego aż tak bardzo, szczególnie z tyłu. Trzeba znaleźć jakieś drzewo i zerwać owoc. No, nie przepadam właśnie za questami, gdzie trzeba szukać celu, nie ma po prostu wskazanego tego. W większości questów to jest tak przynajmniej. O, one tutaj mnie zaraz zaatakują. Oj, Jany. Muszę szukać jakiegoś charakterystycznego drzewa, prawda? Zakładam, że musi być z nim jakaś interakcja. No, najwyżej porzucę tego questa, co tam jeden w tą czy w tą. Zaraz mnie będą wszystkie potwory ścigały, ale co tam. A, no i tak urwałem się w połowie myśli, tak mi się wydaje. Więc jeżeli ktoś obserwuje sprawę tutaj u mnie z tym Ajonem, to możecie dać mi znać. Nie wiem, może sami byście byli chętni do gry czy coś. Ale możecie mi znać tak bardziej znać jak ma to sprecyzowanie wyglądać, jak seria miałaby wyglądać, już jak wcześniej wspominałem, czy ma być pokazywany cały rozwój postaci. Już pewnie nie ma sensu pytać, czy mam grać sam czy z kimś, bo z kimś raczej wiadomo, że to byłoby ciekawiej. Tak mi się wydaje, to oczywiste przynajmniej. No i w ogóle, tak szczerze myślałem jeszcze właśnie, czy nagrać coś z tego Aiona. I tak najbardziej chyba mnie zachęcił ten nowy update, szczególnie właśnie ta nowa klasa, że można byłoby nią zagrać. Oczywiście mógłbym wrócić do tamtego łowcy, na którym grałem wcześniej, ale uznałem, że skoro tam mieliśmy. Grałem z pewną osobą i graliśmy we dwójkę. To tak jakby można zakończyć. Kończąc ten rozdział, można też zakończyć grę tamtą postacią, przynajmniej tutaj. Dobra, nie wiecie co, ja sobie tego questa tutaj. Ja z niego zrezygnuję chyba. Albo nie będę zrezygnował, bo on się znowu pojawi tam u NPC-ta, więc po prostu go to odhaczę. I będziemy gdzieś szli robić kolejne. Może nie wiem, pójdziemy do twierdzy? A ja mam. O Jezu, ja mam w ogóle jeszcze obelisk w Waldel ustawiony. Zapomniałem tutaj, w Waldgardzie. Przestawić z powrotem. Ale chyba musimy tam pójść i pozbierać resztę questów, bo mało chyba pozbierałem coś, widzę. A jak widzicie, jestem w jakimś legionie w ogóle, gildii. Poziom pierwszy w ogóle. Widać było, że. Osoba, która zakładała to, ona chyba tam miała też świeżo stworzoną postać. Też wzięła sobie tego Etertecha i chyba tworząc ten legion, zapraszała wszystkich tych Etertechów. Chociaż może to dlatego, że było ich po prostu dużo i tak wyszło. Dlaczego mnie odwiedzasz? Bo praktycznie 80% tworzonych postaci tam na początkowej wyspie to były właśnie te Etertechy. Żegnaj. Okej. Będziemy sobie też tu po drodze zbierać te questy.
Ja jeszcze po drodze tutaj ustawię sobie obelisk, żeby nie zapomnieć tego. Mam właśnie taką tendencję. Jak oglądaliście poprzednie Masz tam odcinki jakieś Iona, to wiecie stare to. O, masz fajny, tam takie fajny quest. Przejdź jeden jak krok dalej, żeby z kimś porozmawiać. Chyba, że coś dalej będzie. A, dalej. co mogę dla ciebie zrobić? Dobra. Wszystko weźmiemy. A że ja jestem znany z tego, Żegnam. że ja biorę wszystko, a nie wszystko wykonuję. Ale no cóż, lepiej mieć wszystko i potem sobie najwyżej w drodze takiego wyboru zdecydować, co się zrobi, a co nie. Tutaj Wiesz, co u jeszcze. ciebie słychać? Podoba mi się też latanie w ogóle na tym mechu. Jak jest zrobione. No, trochę tych questów tu jeszcze jest. No, tu mam coś jeszcze do oddania, pewnie też teraz. Dlaczego przychodzisz dopiero teraz? No, ogólnie, ja to też wiem, że nagrywanie questowania tego wszystkiego jest mniej ciekawe niż na przykład jakbym nagrał jakąś instancję. I byłoby to w takim. Może mniejszy spam odcinków by był jak wtedy, kurczę, że codziennie dodawałem po odcinek Zajona. Witaj. Ale może byłoby to ciekawsze, bo niektóre odcinki po prostu były takie, no naprawdę, wiecie, idę, robię questa. Jeden odcinek mógł być na przykład jeden quest, bo był na przykład długi. Mogę ci pomóc? I to było takie, przynajmniej dla mnie trochę ten, monotonne. Chociaż jak się gra z kimś i się gada o Uważaj czymś, na to, co dzieje to się w tak trochę koridorze. niweluje to i można, myślę, jako ze strony widza jeszcze to, jakby to, co się dzieje w grze, pominąć i posłuchać przynajmniej. No wiadomo, Ion nie zawsze, tutaj nie ma wybuchów jakichś specjalnych, wiadomo, tutaj gra w takich momentach dzieje się niekiedy tak ospale i no różnie z tym jest. Dlatego trzeba to jakoś tak likwidować poprzez właśnie granie z kimś. Dlatego nie chcę sam w to grać tutaj. Więc tak zawsze gdzieś myślę w kategoriach grania z kimś. No, czuję się troszeczkę jak wcześniej, kiedy nagrywałem te pierwsze odcinki Spójrz. tego Iona. I potem zacząłem grać z drugą osobą. Bo tam wtedy zawzięcie szukałem w ogóle kogoś do gry. Tam wtedy wszedłem na fanpage Iona na Facebooku i tam jakoś różnymi sposobami poszukiwałem jakiegoś gracza. No. Witaj. Czy to już chyba będzie ostatni quest? Teraz to zrobić wszystko, to będzie dopiero zadanie. Wrócisz przecież? No, znaczy tu już widzę, mam kilka rzeczy do oddania. Sobie polatamy tu po tej wiosce i to wszystko porozmawiamy z tymi osobami. Jeszcze jest taka sprawa, jakby komuś się udało tego wychwycić tutaj, że zakupiłem sobie na Steamie Chcesz ostatnio. usunąć te mniemane? Nie, tutaj nie chcę. Chociaż czekajcie, bo. A nie, dobra. Udało mi się na Steamie zakupić Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, czyli ta wersja PC-towa. No i myślałem właśnie, pewnie coś. Będę nagrywał z tego, prawda? Jednak wiadomo, nie fabułę. Nie fabularkę, po prostu chodzi mi o walki same. Jeżeli chodzi o fabułę w tej grze, to ja ją przechodzę teraz nawet, tylko że robię to. Tak po macoszemu bardzo można powiedzieć, bo ja po prostu omijam wszystko, co się da ominąć praktycznie, chyba że mnie coś bardziej zaciekawi. I no lecę z walkami, tak po prostu, żeby odblokować sobie te wszystkie postacie, które tam są. I też dla fanów z gry, z walk w sensie, wiadomo. Więc można byłoby z kimś tam powalczyć, wiadomo, na jakichś odcinkach. Tyle, że musiałbym się troszeczkę przeskillować, bo mam to ogólnie gram na padzie, bo mam pada od PS3. Mam też specjalny program, który mi umożliwia mi no, korzystania z tego pada na PC-cie po prostu. Oj, sorry. Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Tak, kurde. Avast.
ja się za bardzo nie znam na antywirusach, po prostu mam jakiegoś tam antywirusa i niech sobie będzie. Jak ma być, to już niech będzie zainstalowany. Co u ciebie słychać? Bo ściągam czasami różne dziwne rzeczy. Ale jak czasami Avast zrobi to przypomnienie co przed chwilą, to uszy rozwala. Dobra. Gadamy, ja się zagadałem i zapomniałem, że gram jeszcze. W sumie tutaj chyba są najlepsze questy, że idź w konkretne miejsce, zabij kilka potworków, najprostsze. A jak się gra z kimś właśnie, to jest najlepiej się... Najlepiej to robić z kimś właśnie i wtedy sobie tak gadać na chillaucie, wtedy jest najprzyjemniej. I ten... Coś mówiłem o Naruto, prawda? No tam na górę chyba mam wylecieć. Coś tam mówiłem o Naruto, że muszę przyskillować i gram właśnie w to napadzie. I jak troszeczkę jeszcze tam się podszkolę, ale już myślę, że nie jest, że jakoś tam ogarniam to dosyć przyzwoicie, ale no nie wiem. Nie grałem jeszcze tak za bardzo na online z innymi, więc pewnie by i tak nie pocisnęli. No, ale bym się przynajmniej dobrze bawił. A zaraz spadnę. O, jakiś kolega tu. Nie, kurde! No bez jaj! Ja sobie nie ustawiłem sobie obelisku chyba. O kurde, o nie, fuck! Ja pier... Ale jestem zajebisty. Jeszcze pamiętam, jak wlatywałem tu do wioski i mówiłem, że okej, ustawię sobie obelisk najpierw, żebym nie zapomniał. I oczywiście zapomniałem. Myślałem, że jak sobie tak to powiem, to będę na stówę pamiętał, bo tak powinno być w sumie, ale ja i tak zapomniałem. O Boże... Dobra. Ale z tego... A, tu mogę się od razu tam tepnąć, to spoko. To uciekamy z tej wyspy, bo ja tutaj nie szukam już szczęścia. Do Altgard, oczywiście. O, teraz wstawię od razu obelisk. Żeby nie było, nic, nawet jak, nie wiem, coś się stanie, to najpierw obelisk. Obelisk jest naprzeciwko. O, jeszcze pamiętam, jak byłem w tej gildii, tak po pelerynce mi się przypomniało. No, te stare czasy. Nie gram w Iona jakoś zawrotnie długo, ale miałem taki okres, że nerdziłem przez jakieś tam ponad miesiąc, może już dokładnie nie wiem ile, ale dużo dosyć grałem. I byłem chyba wtedy, tak najdłużej byłem chyba w dwóch legionach, albo w trzech, ale chyba w dwóch. Oni gdzieś mi tu każą iść. Chyba gdzieś na górze czy coś. Może tu na dachu? Albo jeszcze wyżej. Albo w ogóle tam pod ziemią jakoś, bo tu chyba było jakieś zejście. Tutaj. Pewnie tutaj to jest pod ziemią, prawda? Tak mi się wydaje, że tak powinno być. Właśnie najgorsze jest to, jak na szczególnie nowy gracz szuka jakiegoś punktu, a on jest albo pod ziemią, albo na górze, a on sobie z tego sprawy nie zdaje. Też się nieraz na tym złapałem i krążyłem jak idiota. I teraz się przekonamy, czy to tutaj, ale... Chyba nie, chyba jednak nie. Ale pamiętam, że to były jakieś questy, ale chyba nie teraz. Kurde. To było chyba jednak na górze i się sam złapałem. No to pięknie. A, to jakoś tak czas szybko poleciał, bo ja patrzę, że mam jeszcze z 5 minut około czasu na nagranie. A wiadomo też, chociaż mogę nawet zaraz skończyć, bo nie chcę też, żeby odcinek był... Chcę, żeby on był jak najkrótszy i jak najbardziej treściwy. Ze względu na to, że gram sam. I w momencie, kiedy teraz gram sam... ten odcinek robię... z kilku powodów. Po pierwsze, żeby pokazać ten, o tutaj mam, że mam tego update'a i że mam tą postać. Dać znać, że dalej chcę coś z tej gry, że dalej chcę coś z tej gry nagrywać. Mimo wszystko nie sam, tylko z kimś i tym samym właśnie znaleźć jakąś może osobę do wspólnej gry w to. Właśnie teraz znaleźć kogoś ogarniętego.
Tak, przyznam się wam, że jak szukałem wtedy osoby, to szukałem koniecznie dziewczyny. Czy są jakieś specjalne powody, tylko których było po prostu... stwierdziłem, że dziewczyna nada taki fajny klimat w Ajonie. No bo to nie ukrywajmy, ma duży wpływ. Ja, czy wziąłbym jakiegoś faceta, czy kobietę do serii, to dużo zmieniłoby w takiej serii klimat cały, tematy rozmów. Wiadomo, no, nie trzeba dawać chyba przykładów nawet. Chociaż z tym można było pogadać na różne ciekawe tematy, to nie ukrywam. I kurde, gdzie ja teraz mam iść? Teraz pewnie mam zejść do podziemi, ale już nie wiem, nie jestem pewien. Może jeszcze raz się tam przejdę. Też wolałbym tego uniknąć. Bo jak znowu mnie zrobią w konia, to już chyba zrezygnuję. Mógłbym też pójść tam poza obręb tego muru i tam pozabijać coś z questów, ale... I tak zaraz kończę. A teraz musi być tam. No ja to czuję, mówię wam. O kurde! Ale mimo wszystko wydaje, mam przeczucie, że to nie tam, ale muszę się upewnić. Będę miał takie... O nie, jednak tu, dobrze. Nie zawiodłem się. Drugi raz tu przyszedłem, ale przynajmniej teraz miałem rację. Jak tam? Okej. Teraz gdzie on jest? Pewnie chyba gdzieś tutaj. Albo na górze tym razem. A nie, dobrze, tutaj. Trzeba się rozglądać, bo ja często się na tym potykam. Bo jakiś eliksir, okej. Trzeba jakiś eliksir wypić, żeby to zrozumieć. Ten język ich. Dobra. Teraz znowu z kimś porozmawiać. Gdzie jest ta osoba? Tam gdzieś na zewnątrz chyba. Chyba tak. To jeszcze raz na zegarek spojrzę. O, dobra, czas już mnie nagli. Chwila. Muszę się upewnić, bo jak wyjdę stąd, a tu jest gdzieś cel jeszcze, to się zaszlachtuję. Nie, dobra, chyba nie. Ewentualnie tak, wtedy lipa. Więc jeszcze raz, tak będę przypominał, ten odcinek można też uznać jako taką, jakby to określić. Odcinek, w którym po prostu też w jakimś sensie poszukuję osoby, więc będę przypominał, że szukam osoby do wspólnej gry. I tak oczywiście to jest chyba zrozumiałe, jeżeli ktoś jest chętny, to miło było, jakbyście napisali swój wiek i takie tam podstawowe pierdoły. O Jezu, nie. Takie tam rzeczy, żebym ja po prostu wiedział, z kim mam do czynienia. Bo jak mówiłem, szukam osoby, z którą mógłbym sobie normalnie na luzie pograć. Tak jak to było wcześniej, byśmy sobie gadali normalnie. Nagrywali po kilka odcinków i... Jak tam? I tyle. Język mało. Tylko czy ten tytuł będzie jakiś w porządku. Zaraz sobie zerkniemy na niego okiem. Język mało, zwiększenie mocy magicznej. O! Szczerze to nie znam się na tej klasie. Dobra, na razie tu nic nie będę zmieniał. Mam tego poszukiwacza skarbów. Nie wiem, w co się tu inwestuje w tej klasie. Nic za bardzo nie wiem, po prostu ją wybrałem. Może się jakoś podszkolę w trakcie gry. Nie będę tak jakoś nachalnie szukał informacji, może za bardzo. Po prostu mi się nie chce. Dobra. W tym miejscu sobie skończymy odcinek. Więc jeszcze raz przypominam, zgłaszajcie się, jeżeli jesteście chętni.
Tak dla informacji, bo się czasami mnie niektóre osoby pytają. Gram na Barusie, czyli na tym polskim serwerze. No i to tyle, więc trzymajcie się do następnych odcinków. Mam nadzieję, że będą jak najszybciej. Trzymajcie się, no i cześć.